Jeszcze raz. Panie. W sprawie nabycia prawa, uchwała Rady Gminy Błonna w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Akademijnej w miejscowości Jabłon. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw z 2017 roku po 1875 ze zmianami, Rada Gminy Jabłon oraz następuje. Wyraża się zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewidencyjna 1449 uchwalone przez 42 numer księgi wieczystej WA1R4024 70 łamane przez 2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Legionowy 4 Wydział Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem na realizację celów publicznych w zakresie oświaty. Paragraf 2. Wykonanie uchwały Rada Gminy powierza wójtowi. Paragraf 3. Uchwała w tym wyprzedniu uzasadnienie. Proszę Państwa, dynamiczny rozwój gminy Jabłona przejawiający się m.in. wysokim wzrostem zaludnienia we wschodnich regionach gminy ma bezpośredni wpływ na przepełnienie placówek oświatowych. Istniejąca w Jabłonie szkoła podstawowa i przedszkole budowane były z myślą o obsłudze znacznie mniejszej ilości dzieci niż obecnie ma to miejsce. Obecnie w klasach 1-7 szkoły podstawowej w Jabłonie uczęszcza około 855 dzieci. W kolejnych latach bez uwzględnienia migracji ludności i zasiedlenia nowych bloków liczba ta będzie wzrastać i obowiązek szkolny w klasach 1-8 szkoły podstawowej w Jabłonie realizować będzie w tym roku szkolnym 2019 około 990 uczniów. W roku szkolnym 19-20 około 1030. Natomiast przepraszam, około 1030 uczniów, a w roku szkolnym 2020-2021 około 1070 uczniów. W kolejnych latach liczba ta powinna ustabilizować się na poziomie od 950 do 1000 uczniów. Ponadto analiza rekrutacji do przedszkoli gminy wskazuje, że zaspokojenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego wymagałoby zwiększenia bazy przedszkolnej co najmniej 4-5 oddziałów. Z wyższych względów zaistniała konieczność stworzenia nowych miejsc w placówkach oświatowych. Nabycie terenu pod budowę przyszłości nowej szkoły podstawowej, przedszkola czy żłobka jest koniecznym elementem realizacji zadań własnych gminy w części dotyczącej zapewnienia mieszkańcom dostępu do edukacji publicznej. Działka ewidencyjna 1449-42 o powierzchni 1,2497 hektara położona w miejscowości Jabłona uregulowana w księdze wieczystej WA1R4024-70 przez własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłona w północnej części wsi Jabłona w rejonie ronda S3. Zatwierdzonym uchwałą z dnia, uchwałą z 2016 roku Rady Gminy Jabłona z dnia 25.05.2016. Ta działka znajduje się w strefie 1.5 UOUZ. Z przeznaczeniem podstawowym teren zabudowy usług oświaty lub zdrowia. Kanclerz Polskiej Akademii Nauk ogłosił 4. przetarg pustyni ograniczonej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej 1449/42 z ceną wywoławczą 2 miliony złotych i z wymaganym co najmniej jednym postąpieniem minimalnej wysokości 20 tysięcy złotych. Do ceny uzyskanej przetargu zostanie doliczony podatek VAT. Źródło finansowania zakupu nieruchomości działu 700 rozdział 70005 paragraf 60 budżetu gminy Jabłona. Nabycie tej nieruchomości stanowiłoby wykonanie zadań własnych gminy Jabłona w sprawach edukacji publicznej, o czym stanowi artykuł 7 ust. 1 punkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz realizacja celu publicznego w zakresie budowy i utrzymania publicznych obiektów oświatowych zgodnie z artykułem 6 punkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowy teren oznaczony w załączniku graficznym. Państwo otrzymaliście przy uchwale. Także wnoszę o przegłosowanie. Szanowni Państwo, Komisja Rozwoju dwukrotnie opiniowała tę uchwałę. Pierwszy raz w miesiąc luty. Uchwała była zaopiniowana pozytywnie. Jednym głosem zawsze się wstrzymujących się. Później tydzień temu była poświęcona temu Komisja Nadzwyczajna, Komisja Rozwoju i w tym przypadku było 6 głosów za przy 1 wstrzymującym się
rozmawiamy, mamy do uwagi pana wójta, żeby przystąpił do nabycia. Do nabycia. Tak. Pan mi powie, jaka to suma nabycia. Do czego my, panie mecenasie, upoważniamy pana wójta? Czy też upoważniamy go do jednego, tak 20-tysięcznego, 20 tysięcy, żeby negocjował? Czy, proszę pana, upoważniamy go, jeżeli ktoś będzie, że ktoś będzie 5-6 razy podnosił, a pan wójt będzie dalej po 20 tysięcy? Więc chciałbym się zapytać, panie mecenasie, bo tu nie widzę nigdzie, że do czego my wreszcie upoważniamy. Czy upoważniamy do 2 milionów i jednego za 20 tysięcy, czy upoważniamy dalej, pan wójt bierze udział w przetargu, wiemy jak wygląda przetarg, więc pan wójt może podnosić rękę do 10 milionów, do 8, 9. I chciałbym się zapytać, dlaczego tu w tej uchwale, panie mecenasie, nie ma nic takiego. Żebym ja był pewny, do czego ja upoważniam pana wójta. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Radny, nie pierwszy raz w tej kadencji przychodzi Państwu podejmować uchwałę w sprawie powołania wójta do nabycia jakiejś nieruchomości. I nigdy elementem uchwały nie była wartość tej nieruchomości. Co więcej, zamieszczenie wartości nieruchomości, czy też ceny maksymalne, tak jak proszę Państwa uważa się w uchwale, będzie uznane przez władzę nadzoru za przekroczenie Państwa kompetencji i stwierdzenie wartości uchwały. Pan wójt, przystępując, macie chwilę do tego, do przetargu, ma świadomość tego, jaką kwotą dysponuje, bo składa w tym zakresie odpowiednie doświadczenie przystępujące do przetargu. I w tych kwestiach, tak rozumiem, się poruszył. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Dorota Świątkowa, proszę. Chciałbym wiedzieć, jak to jest. Szanowni Państwo, absolutnie nie kwestionuję tego, że potrzebna nam jest kolejna szkoła. Natomiast mamy szkołę podstawową w Jabłonie. Mamy szkołę podstawową na granicy Jabłonnej i Chotomowa. Mamy szkołę podstawową w Jabłonie. Mamy w Chotomowie, przepraszam. Mamy przedszkole gminne w Jabłonie, rozbudowane w tej kadencji. Mamy przedszkole gminne, będziemy budować nowe Panie przedszkole. Panie Paweł, ja widzę pana ręki. Jest pan zapisany. Gminne w Chotomowie. Nasi rodzice muszą dowieźć dzieci do przedszkola, robiąc 24 km dziennie, dwa kursy. Nikt nie pytał, czy mają czym. Nikt nie zorganizował im dowozu dzieci do przedszkola. Nasze dzieci, nasze, wszystkie dzieci są nasze. Dzieci z terenu zachodniej części gminy wstają o 6, bo o 7 wsiadają, nie wiem jak to jest w Janówku, ja mówię o dzieciach z Siedla, wsiadają do autobusu po 7. Po skończonych lekcjach dzieci Jabłonny, Chotomowa wracają do domu. Nasze dzieci często czekają godzinę lub więcej na to, żeby wrócić autobusem do domu. Szanowni Państwo, jeżeli kupimy tę działkę, będzie się to wiązało oczywiście z budową kolejnej szkoły w Jabłonnie. Co naszym dzieciom, które już ponad 40 lat, bo od roku 1975 albo 6 włożone są do szkoły w Jabłonnie, nasze dzieci przez kolejne 20-30 lat będą włożone do szkoły w Jabłonnie. Szanowni Państwo, dowóz dzieci do szkoły kosztuje nas 800 tysięcy rocznie. W tej kwocie są też dzieci dowożone, dzieci niepełnosprawne dowożone do innych szkół. Więc trzeba tu odjąć. Myślę, że w granicach 700 tysięcy kosztuje nas dowóz. Jak długo nasze dzieci będą wstawały świtem i wracały późno? Oświata w tej chwili kosztuje nas ponad 30 milionów. Nie dźwignie urząd. Nie. Ale została minuta do tego, żebyśmy mogli przegłosować uchwałę. Ale przepraszam bardzo. Pani celowo to przeciąga. Proszę. Ale tu jest mama przewodnicząca. Jest porządek. Nie wyobrażam sobie podnieść rękę za wydatkiem 2,5 milionów bez powiedzenia swojego zdania. Ja reprezentuję mieszkańców i myślę, że tamtej części również coś się należy. Nie kwestionuję budowy szkoły. U nas
szkoła potrzebna jest mniejsza, czyli tańsza. Może pomyślicie Państwo nie o głosach w wyborach, tylko o tych dzieciach, które muszą dojeżdżać przez tyle lat i kolejne. Czy Urząd Gminy dźwignie utrzymanie kolejnego budynku oświatowego, jeżeli pobudujemy kolejną szkołę w Jabłonie? Nie. Dziękuję. Skoro Pani uważa, że ja przeciągam, widzę, że nasze dzieci mogą być włożone 40 lat i kolejnych 30. Nasze dzieci się nie liczą w tej gminie. Z nami można robić, co się podoba, bo Jabłonna ma 7 radnych, Chotomów ma 6 radnych, a 2 radne z zachodnich terenów jaki sukces oświatowy mogą odrobić. Nie mamy siły przebicia, Szanowni Państwo. Ja rozmawiałam z rodzicami. Rodzice są za tym, żebyśmy budowali placówkę oświatową, czy przedszkole, czy szkołę na naszym terenie. Dziękuję. Kończę, żeby Pani nie przedłużać. Dziękuję. Zostałem listę mówców. Do głosu zgłosił się Pan Podgórny, Pan Sygułaj, Pan Krajewski. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, mamy 21 wiek. Do szkoły mamy 2000 km. W dzisiejszych czasach to jest dobre rozwiązanie, żeby szkoły budować czym dalej od dzieci domów? Czy może jednak byśmy mogli przychylić się do tego, żeby szkoły budować bliżej? Narzekamy, że nie mamy dróg, którymi nasze dzieci są dowożone do szkół. Gdyby szkoła była bliżej, może by było jednak łatwiej. Ja bardzo podzielam zdanie tutaj Pani Doroty Świątko, Pani Radnej, ponieważ na naszym terenie szkoła powinna się znajdować. Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, nie otrzymałem od Pana odpowiedzi, bo do jakiej sumy, chciałbym wiedzieć, do jakiej sumy Pan Wójt, jak to Wójt, tak, do jakiej sumy nam Wójt będzie negocjował, bo ja go mam do tego kupować. A ja chciałbym wiedzieć, do jakiej to sumy. Bo może to być również, jak jeszcze raz Pan mówię, Pan Wójt może negocjować do 5 milionów i postawi na serce, stawiając, postawi na spościana, żeby negocjował działkę za 5 milionów. I proszę o dołożenie 2,5 miliona złotych. Przedszkola na przykład w Chotomowie. Tak to może wyglądać. Ja dlatego chciałbym się dowiedzieć, do jakiej sumy, bo Pan mówi, że Pan Wójt jest świadomy, do jakiej sumy. Proszę mi podać taką sumę, do której będzie Pan Wójt mógł negocjować sam bez Rady Gminy. Bo Pan Wójt. Jest zapis w budżecie w tym zakresie. W pewnym sensie uzupełniona ta kwota wczoraj się zarządzenie. Czyli Panie Arkadiuszu, do 2,6 miliona wójt umowa, że podbija cenę, tak? 7,9 miliona i to jest kwota, której wójt nie może przekroczyć. Proszę to podjąć. Czy tak Pani skarbi? Tak. Dziękuję. Do głosu proszę się Pan Paweł Krajewski. Proszę o zakończenie dyskusji w tym temacie. Dziękuję bardzo. Zaraz podam Pan wniosek do głosowania. Przed Państwem wypowiedzią zgłosił się jeszcze Pan Krzyżanowski, Pani Gałecka. Czyli głosujemy. Kto z Państwa się wstrzymał?
Dziękuję. Wniosek uzyskał 10 głosów. Do głosu przed pańskim wnioskiem zgłosił się jeszcze Krzyżanowski, pani Gałęska. Pośród dwóch wypowiedzi kończymy dyskusję w tym temacie. Proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja powiem tak. Myślę, że Rada Gminy Jabłona jest świadoma potrzeb związanych z kwestią realizacji zadań postawionych przed gminą Jabłona w zakresie oświaty. Moim zdaniem Rada Gminy Jabłona jest za tym, ażeby budować nową placówkę oświatową, ponieważ siłą rzeczy potrzeby osiedli właśnie za obwodnicą są jak najbardziej uzasadnione. Również przychylam się tutaj do zdania pani przewodniczącej Doroty Świątko, patrząc, można powiedzieć, przez pryzmat, przez konieczność zapewnienia możliwości realizacji właśnie kwestii oświatowych poprzez właśnie dowożenie dzieci przez wiele, wiele lat z terenów wsi zachodnich. Natomiast, szanowni Państwo, patrząc tutaj przez pryzmat prowadzenia rozmów na temat konieczności nabycia tej działki, proszę zwrócić uwagę, że my jako radni nie dostaliśmy właściwie rzetelnej analizy do spraw demograficznych naszej gminy Jabłonna. Szanowni Państwo, my opieramy się tylko i wyłącznie na głosie pana kolegi Krajewskiego, który był wygłoszony podczas ostatniej sesji. Natomiast wielokrotnie prosiliśmy na komisjach o to, ażeby ta analiza demograficzna, rzetelna analiza demograficzna była nam przedstawiona. I właściwie tej analizy nie mieliśmy. Pan naczelnik, pan Andrzej Jasiński, mógłby też tutaj w kwestii pewnej właśnie, mówimy tu o dzieciach, którym, o demografii, żeby nam tu omówił ten temat, jak to wygląda w tej chwili. Znaczy, co jest spodziewane, jakie są prognozy, jakie są obecnie, jak dzieci w szkole obecnie, ile. Mówimy też o zerówkach, o działach szkolnych, bo I generalnie o zmianie w ogóle ustawy, bo to nie mówiła się ustawa, mamy teraz 1.8, tak? Dlatego tutaj prosiłbym, żeby pan przedstawił liczbę, żeby pan może tak. Proszę Państwa, te liczby, które za chwileczkę podam, to są liczby, które odnoszą się do stanu dzisiejszego, czyli nie uwzględniają ewentualnych ruchów związanych z migracjami na terenie Jabłonnego, to może jednak raczej będzie się zwiększała liczba mieszkańców ze względu na plany budowlane, które już są niektóre. To po pierwsze, po drugie, te liczby, które będę podawał, dotyczą liczby osób zameldowanych, a nie zamieszkałych. To są dwie różne kwestie, ale na szczęście w liczbie Jabłonna one są bardzo podobne. Nie mamy dużej rozbieżności między liczbami osób zameldowanych a zamieszkałych. To są inne osoby. Inne osoby są zamieszkałe, inne zameldowane, ale liczby się mniej więcej zgadzają z dokładnością do około 4-5%. Przynajmniej tak było w ostatnich kilku latach. I w związku z tym w przypadku obwodu, który obejmuje obecnie gmina Szkoła Podstawowa w Jabłonnie, mamy następujące dane, liczby. W bieżącym roku mamy około, bo ta liczba się zmienia, ale około 850 uczniów w tej szkole. W przyszłym roku, bez zerówek, co pewnie chciałbym się z tej chwili zadać, ta sytuacja jest bardzo najwyższa zerówka, gdzie ona mnie nie do zdrowienia. Natomiast w następnym roku powinniśmy mieć około 950-990 dzieci w tej szkole, czyli około 120 osób więcej. W kolejnym roku 1028. Powtarzam, to jest dokładność przybliżona. Następnie około 1060. W kolejnym roku, czyli w roku 2021-2022, około 1070. Potem i od tego roku ta liczba zacznie spadać, stabilizując się do momentu, kiedy mamy dane, na poziomie około 1000. Czyli w najbliższych latach nie możemy się spodziewać, że w tej szkole będzie mniej niż o 150 osób więcej niż obecnie jest.
A jaka jest obecnie sytuacja, to wiemy. Jest to szkoła, która tak jest udzielana organizacyjnie z tym. Zajęcie się kończą, jak Państwo wiecie, o 16, bodajże 15. Świetnie działają dłużej, ale jest to system w przypadku klas 1-3 dwudniowy. I w tym budynku już nie da się wygospodarować zbyt wielu pomieszczeń dodatkowych. Można oczywiście przenieść szatnie w inne miejsce maluszków, można jakieś maleńkie zmiany, ale bez problemu wygospodarowania dwóch, maksymalnie trzech sal, co po pierwsze nie rozładuje problemu dwuzmianowości, a ten problem dwuzmianowości się w tej szkole nie powstaną nowe miejsca, do których będziemy mogli dzieci przenieść, no po prostu się pogłębi. Oczywiście organizacja szkoły w dalszym ciągu będzie możliwa. Tylko tyle, że będzie to niezwykle uciążliwe zarówno dla pracowników szkoły, ale przede wszystkim dla dzieci, bo będzie to oznaczało rozpoczynanie uczenia się przez część klas około godziny pierwszej, a do pierwszej trzeciej. Może trójzmianowości, które się pojawiają w mediach, dzieci nie może być mowy czegoś takiego się w szkole zorganizować. To tyle. Pan wójt sprawuje swój urząd. Nie było dyskusji na temat prowadzenia rozmów w zakresie nabycia tej działki, może nabycia nawet może bezgotówkowego. Proszę zwrócić uwagę, pan Jarosław Podolski miał już 3 budżety swoje. I nie było tego tematu na jakimkolwiek budżecie w zakresie. W zakresie możliwości pozyskania właśnie działki na teren szkolny. To można powiedzieć dzięki panu Kojnackiemu, który podnosił ten temat dotyczący konieczności budowy placówki oświatowej, tak szeroko pojmowanej, wyszedł właśnie ten temat, wsparty można powiedzieć przez tutaj kolegów z Jabłonny. Ja pamiętam, szanowni państwo, na którejś z komisji, gdzie zostało stwierdzone, jak pan Kojnacki podnosił temat dotyczący właśnie pozyskania tej działki. To już nie wspomnę, jakie były słowa kierowane do pana Kojnackiego. Chyba państwo sami wiecie przez kogo, że pan Kojnacki może sobie sam kupić tą działkę za własne pieniądze. Także, szanowni państwo, patrząc przez pryzmat konieczności oczywiście zapewnienia warunków lokalowych dla dzieci naszej gminy, oczywiście konieczna jest budowa szkoły podstawowej dla zapewnienia właśnie tejże realizacji tejże działalności oświatowej. Natomiast, szanowni państwo, ja pokusiłem się. Panie kraju, jeśli pan przeczyta zasadnienie uchwała, nie będzie pan to wszystko robił. Dobrze, ja, szanowni państwo, pokusiłem się pani koledzy radnym. Dlaczego pan nie schodzi na czas i co pan robi? Specjalnie to robi. Nie, nie robię specjalnie. Szanowni państwo, ja tylko powiem. Nie będzie pan pójdę. No szybciej skończy, bo Szanowni państwo, ja tylko powiem tak. Pokusiłem się o analizę możliwości pozyskania działek w sąsiednich gminach, tak? Tak, żeby nie wracać do działki odnośnie seksu, ale proszę zwrócić uwagę, lepiej mogę. Szanowni państwo, skracając, tak można powiedzieć, proszę zwrócić uwagę, że Urząd Gminy w Bieliszewie uzyska 3,4 hektara działki za darmo ze Skarbu Państwa. Proces został rozpoczęty w 2011 roku, zakończony aktem notarialnym w październiku 2012 roku. I też działka będąca własnością Skarbu Państwa. Można, tylko trzeba rozmawiać, negocjować i dyskutować na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Ja nie będę przedłużała, nie będę robiła tutaj problemów. Oczywiście popieram to, co powiedziała wiceprzewodnicząca Dorota Świątko, jak również sołtys z Janowka II.
Nikt nie myśli o naszych terenach wsi zachodnich. Nasze tereny również się rozwijają. Mamy tam dużo dzieci jest dowożonych i po prostu nie w tej kadencji zabrakło mi totalnie jakiegokolwiek planowania. Wszystko się robi po prostu na gaszenie pożaru, po prostu robi się wrzutki i tak ta kadencja jest. Ja myślę, że przyszła kadencja wreszcie będzie normalna, bo musi być jakaś normalność do gminy Jabłonna. A my, proszę Państwa, w gminie Jabłonna jesteśmy, funkcjonujemy, jest nas 7 wsi. Wasze są tylko 2 wsi. 3, przepraszam. Także zastanówcie się Państwo, bo nie było żadnej symulacji ilości dzieci. Nie było, nie było, proszę Państwa, bo ja jestem w komisji, oświaty, proszę Państwa. I po prostu nie było. Pani w komisji oświaty od miesiąca czasu nie było. Także... Panie Krajewski, Pan jest dyrektorem i wie Pan, takie słowa w Pana ustach to jest po prostu żenada i wstyd. Dziękuję bardzo. Pani intendentki też wstyd. Czy Pani takie coś mówi, że Pani nie wstyd? Ja bym prosił proszę Pana, żeby Pan na 5 minut przerwał i żeby Pani się zgłosowała. Nie będziemy głosować. Nie będziemy głosować, jak tam będzie. Wniosek zgłoszony przez Pana Pawła Krajewskiego. Lista chłopców została zajęta. Jest zakończona. Więcej wypowiedzi. Proszę opuścić rękę w tym temacie. Więcej wypowiedzi nie będzie. Został przegłosowany wniosek Pana Pawła Krajewskiego. O zakończenie dyskusji w temacie. Także niestety nikomu z Państwa nie mogę zobaczcie, udzielić głosu. Zobaczcie kulturę palec, Pani. Zobaczcie kulturę palec. Proszę Państwa, Czarnego, Tygodo, Piątku, Przerw. Kto z Państwa jest za wnioskiem, proszę podniesienia ręki. Dziękuję. 3 osoby za wnioskiem. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek nie uzyskał akceptacji. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Panie radny, proszę się uspokoić już. Już uspokoić się. W sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Akademijnej w miejscowości Jabłonka. Pan Tomasz Kujnacki? Jestem za. Dziękuję. Pani Teresa Kałecka? Jestem za. Dziękuję. Pan Mariusz Żubek? Za. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowali? Za. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski? Za. Dziękuję. Pan Adam Przewodowski? Za. Dziękuję. Pani Martyni Glińska? Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska? Jestem za. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Tomusiński? Jestem za. Dziękuję. Pan Adam Przewodowski? Za. Dziękuję. Pan Krzysztof Szybuła? Za. Dziękuję. Pani Dorota Świątko? Wstrzymuję się. Dziękuję. Pan Tomasz Brudziński? Za. Dziękuję. Pan Marek Zielicki? Jestem za.